Moja największa trauma dzieciństwa. Kiedyś trenowałem akrobatykę. Trenowałem ją przez 2 lata. To było jakoś od wieku 8 lat, może 7. Byłem bardzo młody. Pamiętam, jak w podstawówce przychodziła taka pani gimnastyczka do nas do szkoły, żeby zobaczyć, jak tam dzieci robią, wiecie, mostek, jakieś różne ćwiczenia. Kto się nadaje na gimnastykę? No ja się nadawałem i chciałem to robić. No i to mi się ogólnie bardzo podobało. Od początku razem z moim ziomeczkiem takim chodziliśmy na takie zajęcia. No lubiłem to, tak? Pewnego lata można było jechać na obóz akrobatyczny. Ja oczywiście się zgodziłem, byłem tak nahypowany, że o kurde, ale będzie zarąbiście na tym obozie, nie? Był to obóz 2-tygodniowy. Przyjechałem na ten obóz, miałem do towarzystwa kolegę, no i ogólnie znałem prawie wszystkich tam. Miałem ze sobą telefon, wiadomo, jakieś tam na klawisze, takie stare telefony. No i wiecie, wysiadłem, rozpakowałem się, no jakoś tak zaczęło mi być dziwnie, jakby po prostu bardzo tęskniłem za rodzicami. Dzwoniłem do nich podczas tego obozu, nie wiem, z 10 razy w ciągu dnia, przed śniadaniem, po śniadaniu, przed obiadem, po obiedzie, w jakichś wolnych chwilach, po prostu cały czas dzwoniłem, żeby pogadać chwilę z rodzicami, bo wtedy już nie czułem takiego uczucia tęsknoty. Gorzej mi się w ogóle na tym obozie funkcjonowało, nie chciałem nigdzie chodzić na jakieś tam baseny, do jakichś jezior, bo cały czas myślałem o rodzicach. No po prostu nie wiem, byłem jakiś jebnięty na tym punkcie. Do tego stopnia, że w końcu zabrano mi telefon i pozwolili mi dzwonić tylko 3 razy dziennie. Ja wtedy się rozpłakałem, wiecie. Moja mama wtedy też złamała nogę i w trakcie obozu po tygodniu przyjechali do mnie, kupili mi tam jakieś cukierki, różne rzeczy i powiedzieli: dobra, Piotrek, jak wytrwasz ten obóz, to ci kupimy laptopa, nie? Ja mówię: dobra, dobra. No jakoś tam, wiecie, wytrzymałem tą tęsknotę, było bardzo ciężko, no ale koniec końców, wiadomo, wróciłem do domu, dostałem laptopa, więc win-win situation była, ale miałem potem mega traumę związaną z tą akrobatyką i wypisałem się z niej właśnie po tym obozie. Z jednej strony myślę, że bardzo głupio, a z drugiej myślę, że dobrze, bo pewnie bym teraz miał rozwalone kolana i różne więzadła, tak jak mój kolega właśnie, z którym byłem i który tam został. Chłop w ogóle ma tytuły tak jak mistrz Polski w akrobatyce, więc kto wie, może ja też byłbym takim mistrzem. Piszcie, co mam opowiedzieć w kolejnych odcinkach.